uzasadnienie Państwo otrzymali, to na wniosek mieszkańców pewnych grup, które się też do nas zwróciły w sprawie nadania imienia bulwarom imienia pana Mieleckiego, ze względu na to, że taka ulica już, chociaż jest to inny obiekt, ale już taka ulica funkcjonuje w Mielcu dla przejrzystości, jakby dla zachowania trochę takiego odmienności, czytelności tego miejsca. Tutaj my, wnioskodawcy w osobach Andrzej Zemel, Jakub Licharczyk, zmieniliśmy na wniosek komisji tą nazwę, ale która w jakiś sposób upamiętniałaby rodzinę Mieleckich, a żeby ją doprecyzować, skonkretyzować, o którą rodzinę Mieleckich w Mielcu chodzi, daliśmy nazwę dłuższą nową, czyli nazwa Gryfitów Mieleckich, to była sugestia pana Józefa Witka. No i tak jak mówię, to jest jakby przełożenie ze strony głosów mieszkańców. My to takie coś zawnioskowaliśmy, no i liczymy obrót na pozytywne, niepozytywną. No tym bardziej, że jest to trakt taki rowerowy, który łączy historyczne miejsce na Mielca, pałacy Goborskich, że tak powiem, jest położony wzdłuż niedaleko dawnego zamku. Tutaj funkcjonował Mielecki. Także ogólnie wydaje się jakby zasadnym, aby to miejsce właśnie dla pomienienia rodziny, która tak duży wkład dla Mielca miała, upamiętnić tą nazwą Gryfitów Mieleckich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Takie opinie Komisji Oświaty i Kultury poproszę przewodniczącego Marka Zalatyńskiego. Szanowni Państwo, Komisja Oświaty i Kultury na swoim posiedzeniu w dniu 9 maja po dogłębnej analizie tematu zaproponowała zmianę zaproponowanej przez wnioskodawców pierwotnej nazwy na bulwary Gryfitów Mieleckich i w takiej formie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Za udzielenie pozytywnej opinii głosowało 5 radnych obecnych na tym posiedzeniu. Nie musimy zwracać uwagi, to jest literóweczka w tym piśmie. Wiadomo, że chodzi o bulwary Gryfitów Mieleckich. Dziękuję. Dziękujemy i otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę chętnych. Z tego przystąpimy do głosowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej ulicy wewnętrznej drogi rowerowej przekazywanej m.in. na koronie prawo stronnego uwolnienia rzeki Wisokiej w mieście Mielec. Oto poprawką, o której była mowa przez wnioskodawców i Komisja Oświaty i Kultury. Kto z radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki do góry i przycisnięcie zielonego przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czerwony przycisk, ręka do góry. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Żółty przycisk i ręka do góry. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 20 głosami za.